Siema, Grażyna Kibolska, Piknik TV. Zapraszam na relację z trybun 32. kolejki Ekstraklasy. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. Śląsk w Gliwicach. Oprawa Widzewiaków. Pustki na trybunach w Bydgoszczy i Krakowie. Zapraszam na piknik. Jagiellonia nie mogła pojawić się w Bielsku-Białej z powodu zamkniętego sektora gości. Oprócz tego kibiców z Białegostoku obowiązuje zakaz wyjazdowy. Pod Beskidzie tego dnia w Młynie pojawiło się w około 120 głów. Nie prowadzili zorganizowanego dopingu. Podczas wejścia piłkarze odśpiewali hymn narodowy, a na płocie wisiały dwa transparenty. Za te barwy krew przelana. Oraz powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwień. Czerwień to miłość, biel serce czyste, piękne są nasze barwy ojczyste. W Bielsku-Białej tego dnia zjawiło się trochę ponad 3000 widzów. Kibice Śląska na ten wyjazd otrzymali 981 wejściówek. Na sektorze zameldowało się ich jednak odrobinę mniej. W liczbie około 850 gości znajdowało się 15 Wiślaków, 5 osób z Lublina oraz jedna z Budapesztu. Fani Śląska na płocie wywiesili 13 flag, w tym klub kibiców niepełnosprawnych, którzy znajdowali się na sektorze obok w około 30 głów. Podczas spotkania nie zabrakło wymiany uprzejmości między rywalami. Gospodarze zaprezentowali oprawę, która składała się z czerwonych i niebieskich pasów materiału oraz transparentu. Niebiesko-czerwony, nasz ulubiony. Oprócz tego odpalili świece dymne w barwach. Kiedy pasy zjechały w dół, Piast wyrzucił serpentyny i konfetti oraz machali flagami. Na płocie tego dnia wywiesili 13 flag. Na stadionie zebrało się niecałe 5000 widzów. Legioniści z powodu zakazu wyjazdowego oficjalnie nie mogli pojawić się w Gdańsku. Kibice Lechii tego dnia wywiesili sporo flag, a na swoim sektorze urządzili sporych rozmiarów flagowisko. Gospodarze niejednokrotnie wulgarnie pozdrawiali swojego rywala. W Gdańsku obecnych było niecałe 19 tysięcy widzów. Na sektorze gości w Krakowie zjawiło się 224 portowców. Przywieźli ze sobą 6 flag. Gospodarze nadal bojkotują mecze Wisły, przez co frekwencja na stadionie stała na marnym poziomie. W Krakowie ten mecz obejrzało trochę ponad 4000 widzów. W Łodzi niestety brakuje sektora gości. Widzewiacy na wejście piłkarzy zaprezentowali oprawę, na którą składał się wielki malowany transparent oraz sektorówka z hasłem przewodnim Widzew Mistrz. Kibice na całym stadionie wywiesili bardzo dużo flag. Ten mecz w Łodzi oglądało 6 tysięcy widzów. Podczas 101 wielkich derbów Śląska z wiadomych powodów zabrakło kibiców z Chorzowa. Niebiescy zjawili się jednak na ostatnim treningu swoich piłkarzy, którzy głośnym dopingiem wspierali ich przed tym spotkaniem. Śpiewom towarzyszyła pirotechnika oraz mobilizujący transparent z hasłem: walcz na pełnej kurwie i zwyciężaj tak jak my. USA! 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 USA!
Torcida na tym meczu wywiesiła kilka flag oraz dwa transparenty. Górnicy, jesteśmy z wami. Oraz stadion to nasz dom, nadgorliwy służbista WON. Na stadionie w Zabrzu zasiadł komplet 3000 widzów. Kolejorz, solidaryzując się z kibicami z Bydgoszczy, nie pojawił się na tym meczu. Gospodarze, jak wiadomo, bojkotują, a od tego czasu trudno znaleźć jakiekolwiek zdjęcia z trybun. Kilka dni przed tym spotkaniem na mieście pojawiło się sporo transparentów wywieszonych przez anonimowych sprawców, skierowane głównie do Osucha. Ten natomiast w wywiadzie zapowiedział, że z końcem czerwca zamierza odejść z Bydgoszczy, ale Zawiszy kibicom nie zostawi. Mecz z Lechem obejrzało łącznie niecałe 4000 widzów. W Lubinie na sektorze gospodarzy zasiadło około 60 fanów kieleckiej Korony. Mieli ze sobą jedną flagę Małpa. Wszyscy ubrani byli na czarno. Zagłębie na przodku wywiesiło kilka flag. Ten mecz obejrzało ponad 3000 widzów. W tym tygodniu to już wszystko. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o ostatniej kolejce. Jeśli podobają Wam się nasze relacje, wbijajcie na Face'a i subskrybujcie nasz kanał. Na razie, kibole!